co w górę, jeśli chcesz dostać wszystkie skiny w Fortnite zupełnie za darmo. Siema, z tej strony Wesley Fischer, tak przed chwilą zapraszam cię do zostawienia łapki w górę, słuchaj, do wejścia mojego Instagrama WesleyWT, do używania mojego kodu w sklepie sprzedawcy, czyli oczywiście kodu Wesley w sklepie w Fortnite. Będę wam serio, ale to serio mega wdzięczny, ponieważ jest to dla mnie jako dla twórcy po prostu bardzo, ale to bardzo ogromne wsparcie. Każdy komentarz o treści podłoga serduszkuje, także piszcie w komentarzu podłoga, a ja wam przywinę serduszko. No i słuchajcie, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje wraz z dzwoneczkiem, więc kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole i zaznaczcie dzwonek, aby dostawać na bieżąco powiadomienia z tego kanału, a tutaj będę was informował po prostu o najnowszych zmianach ze świata gry Fortnite oraz o najnowszych ciekawostkach, także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole. No i słuchajcie, oprócz tego zapraszam was do stawienia łapki w górę pod tym materiałem, naprawdę, ale to naprawdę będę bardzo wam wdzięczny, jeśli po prostu docenicie moją pracę, a w dzisiejszym filmie opowiem wam troszeczkę o darmowych skinach w Fortnite oraz troszeczkę o nowościach ze świata gry Fortnite. Także słuchajcie, odcinek naprawdę, naprawdę zapowiada się kozacko, więc zapraszam do stawienia łapki w górę, suba z dzwonem, no i oczywiście zapraszam przede wszystkim do oglądania. Więc słuchajcie, ogólnie, no to generalnie dopiero nowy sezon się zaczął, a już mamy, jeśli chodzi po prostu o update'y, nowe ogłoszenie, ponieważ generalnie widzowie, no to update, pierwszy update tego sezonu będzie za, uwaga, dokładnie tydzień, no i dokładnie wtedy się pojawi pierwszy update, jeśli chodzi o sezon drugi w Fortnite'cie, także dajcie znać, czy nie możecie się doczekać, na pewno będzie mnóstwo leaków i mnóstwo ciekawostek z tym po prostu update'em związanym, także dajcie znać, czy po prostu nie możecie się doczekać, ponieważ ja się doczekać już nie mogę, no i nie mogę się po prostu doczekać na pierwszy update sezonu drugiego. Zobaczymy, czy na przykład po prostu mapa będzie się zmieniała na bieżąco i takie inne rzeczy. Także co, dajcie znać w komentarzach, a my już przechodzimy oczywiście do kolejnej wiadomości. Dobra, a więc generalnie, no to ostatnio wyciekła nowa ankieta Epica, w zasadzie no to Epic udostępniła nową ankietę, no i dzięki temu po prostu możemy się domyślić, jakie będziemy mieli niedługo współpracę w Fortnite'cie, ponieważ generalnie właśnie za pomocą tej ankiety możemy się domyślić, że do Fortnite'a trafią skinki na przykład Fernando Alonso, Maradony, Messiego, Conora McGregora, czy po prostu Taylor Swift. Dokładnie tak, także generalnie to nie mogę się doczekać tych wszystkich skinków, no i naprawdę na przykład Messi mnie zadziwił, także co, no generalnie ja się na przykład nie mogę doczekać, ale to kompletnie się nie mogę doczekać, aż będę mógł sobie zagrać po prostu, wiecie, zamiast piłkarzami i piłkarami, no to Messi. Przecież to będzie coś pięknego, widzowie, wyobraźcie sobie, że po prostu spotykacie kogoś w Fortnite i ma on na sobie skina Messiego albo Conora McGregora. No przecież naprawdę będzie to coś genialnego, no i ja, tak jak powiedziałem, się doczekać już nie mogę, no i dajcie znać, czy wy również nie możecie doczekać, ponieważ naprawdę będzie to coś naprawdę, naprawdę ciekawego. No i słuchajcie, propos po prostu jakichś współprac i jakichś kolaboracji, no to prawdopodobnie będziemy mieli kolaborację Fortnite'a z Binding of Isaac. Chyba dobrze wymieniłem to, no i generalnie, no to wiemy to przez to, że po prostu twórca tej gry się skontaktował z Fortnite'em, a w zasadzie to oni z nim właśnie w celu jakiejś najnowszej współpracy, no i po prostu prawdopodobnie będziemy mieli nową kolaborację właśnie Fortnite'a, no i generalnie mamy tutaj jeden z konceptów, który po prostu widzicie obecnie na ekranie. No i naprawdę wygląda to ciekawie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to tylko i wyłącznie koncept, ale no naprawdę nowa kolaboracja już po prostu jest na horyzoncie, także ja się doczekać nie mogę, widzowie. No i dajcie znać w komentarzach, czy wy również nie możecie doczekać, naprawdę będzie to ciekawa kolaboracja. No i ja, tak jak powiedziałem, się doczekać nie mogę. No i w ogóle Fortnite ostatnio ma mnóstwo tych kolaboracji, ale według mnie to bardzo dobrze, przynajmniej coś się dzieje. No i po prostu mamy dużo, mnóstwo nowych skinków, mamy również dużo darmowych nagród, więc no jak tu na to narzekać, widzowie, no trzeba się cieszyć i trzeba grać po prostu w Fortnite. A propos, no to możecie dać znać już, jak wam się podoba ten sezon, ponieważ już go troszeczkę minęło, no i raczej każdy zdążył sobie zagrać. Oprócz tego, no to również możecie dać znać, co jedliście dzisiaj na obiad w komentarzu. Także dajcie znać te dwie różne rzeczy w komentarzach, a my teraz przechodzimy do kolejnego newsa. No a generalnie to jest dosyć ciekawy news, mam nadzieję, że generalnie to jest on aktualny, no bo troszeczkę wcześniej nagrałem ten film. No i słuchajcie, Tommy Gunn został jakby odnowiony w plikach gry, zostały jego po prostu, wiecie, wszystkie opisy przetłumaczone na wszystkie języki i tak dalej, no i prawdopodobnie powróci do Fortnite'a. No i nie wiadomo, czy to ten będzie OG, czy jakiś ten z nowszych, ale naprawdę będzie kozacko, jeśli powróci. Dajcie znać, czy będziecie się cieszyli z takiego powrotu. No ja się tak szczerze nie mogę doczekać, ponieważ pamiętam, że była to bardzo zabawna po prostu itemek, naprawdę był bardzo zabawny. No i dajcie znać po prostu
prostu w komentarzach, czy również nie możecie doczekać, ponieważ no jakbym kiedyś grał, tak wiecie, bardziej profesjonalnie, jak tak kiedyś właśnie grałem bardziej profesjonalnie, narzekałem na niego, ale obecnie jak jestem takim, wiecie, niedzielnym graczem, który sobie czasem pogra po prostu w Fortnite'a, żeby się po prostu pośmiać z kolegami, no to generalnie, no to na nic tak nie czekam po prostu jak na ten itemek. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy również się nie możecie doczekać na ten itemek w Fortnite'cie. Dajcie znać w komentarzach, no a my przechodzimy oczywiście do kolejnej wiadomości. Dobra, a teraz przejdźmy może do darmowego skinka, do darmowego w zasadzie zestawu, który możecie odebrać w Fortnite'cie, ponieważ generalnie, jeśli gracie w Fortnite'a na PlayStation, no to prawdopodobnie macie PS Plusa. Jeśli macie PS Plusa, to możecie sobie odebrać ten zestaw, który widzicie obecnie na ekranie, zupełnie, ale to zupełnie za darmo. Dokładnie tak, jest on kompletnie darmowy, no i po prostu za to, po prostu, że macie PS Plusa, możecie sobie odebrać właśnie ten oto zestaw w Fortnite'cie. No i słuchajcie, jeśli nie macie PS Plusa albo nie gracie na PlayStation, to oczywiście jest na to sposób. Na przykład wystarczy po prostu mieć znajomego z PlayStation i z PlayStation Plusem. No jest to po prostu najprostszy sposób, żeby odebrać w ten oto sposób, wiecie, jakby tego skinka. No i wtedy również sobie odbierzecie PS Plusa, no a w zasadzie nie PS Plusa, tylko wiecie, po prostu zestaw za PS Plusa w Fortnite'cie. No i ten znajomy nic nie traci, ani wy również nic nie tracicie, tylko zyskujecie, także mega, mega fajnie. Jedyny minus to taki, że będziecie musieli się tam zalogować na swoje konto. No i co, mam nadzieję, że po prostu ucieszycie się z tego darmowego skinka, ponieważ jakby Epic zbyt często ostatnio darmowych skinków niestety nie rozdaje. Ostatnio właśnie było dużo tych darmowych skinków, no ale na razie Epic za dużo nie rozdaje. Prawdopodobnie będzie również kolejny skin w nowym sezonie Rocket Racingu, jednak musimy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ będzie to dopiero w kwietniu, więc po prostu musimy sobie poczekać troszeczkę, a w zasadzie to jakieś 2 tygodnie, no i prawdopodobnie wtedy również otrzymamy kolejny darmowy skin, tym razem z Rocket Racing. Ale jak na razie, no to jeśli po prostu macie PlayStation Plusa, no to możecie sobie odebrać ten oto zestawik zupełnie za darmo, co według mnie jest naprawdę, naprawdę kozacką opcją. I w ogóle dajcie znać, na czym gracie w Fortnite, czy gracie na przykład na telefonie, na PlayStation, na Xboxie, może gracie na komputerze, tak jak ja, dajcie znać w komentarzach. No i jak już dacie znać w komentarzach, to możecie również w komentarzach napisać takie magiczne słowo, jak słowo podłoga. No i wtedy przypnę wam serduszko, oprócz tego no to również zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba z dzwonem, oraz oczywiście do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Będę wam serio, ale to serio mega wdzięczny, ponieważ jest to dla mnie jako dla twórcy ogromne, ale to ogromne wsparcie. Oprócz tego zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ słuchajcie, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole i dołączcie do 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z subskrypcją z dzwoneczkiem. Oprócz tego, no to tak jak powiedziałem, każdy komentarz o treści podłoga zostanie przeze mnie poserduszkowany, także wydaje mi się, że się opłaca pisać w komentarzu podłoga. Oprócz tego, no to zapraszam do stawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, tak jak wcześniej powiedziałem, no i zapraszam do mojego Instagrama Wezifity, no i dajcie znać, jak materiał wam się spodobał, a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, mam nadzieję, że film wam się spodobał, trzymajcie się widzowie, no i cześć!